Zapraszam na relację filmową z ostatniego naszego wyjazdu marcowego na wyspę Soroja do miejscowości Sorwajew. Tym razem skorzystaliśmy z gościnności polskiej bazy wędkarskiej znajdującej się na tej wyspie. Jest to baza Fishing Dreams, której właścicielem jest Mariusz i Bartek. Za to dziękujemy za gościnę. Tak jak widzicie, naprawdę pogoda nam bardzo fajnie dopisała i połowiliśmy sobie naprawdę bardzo fajne, duże ilości dorsza z kreja. Oczywiście nie martwcie się, że wzięliśmy nadwyżki. Każdy z nas wziął tylko po 18 kilo tej wspaniałej ryby. Oczywiście konsumpcja na miejscu również była, a w większości ryb zostały wypuszczone. Zapraszam na wyjazdy ze mną na wyspę Soroja i nie tylko. Wszystkie szczegóły macie podane na www.rybyschmielem.pl lub pod telefonem O, dobrze. 504-120-271. No, Zapraszam do dalej. O, oglądania. ładnie, ładny dorsz. Człowieku, największy. O, pani. No, dajcie go tutaj. Ładna krowa. A teraz dawaj do Bogdanowi. Co Bogdanowi? Bogdanowi podwiesz. Robiłem w robocie i beka była z tej rurki jak skóry syn. Ja mówię, że może na nią złapie ryba.
to się trochę zejdzie, bo 100 metrów pod nami. Krzysiu, to łowi na spławik, na żywca. Kula wodna. Stare ręce bolą od tych klocków. Tak, już idą. Tak. Dwie sztuki. I też już jest Krzysiek widoczny. Awaryjne mu włączone? Tak. Ale wolne dnia przed zachodem słońca. Jeszcze dużo się nie. Jest. Jeden. Co? Pewnie ze mną, bo ja mam poluzowaną plecionkę, ale to nic. Dobra, zapięty jest jak? Chyba nie jest zapięty. Nie, pójdzie. Daj go bliżej. Daj, daj, daj. Dobra. Odepnij go i rozpląż, bo jesteśmy. Radek ma za ogon. O Jezus! Dawaj go. Ogon, jeszcze raz. Dwa, może nie rusz. Trzy. Dobra. Kastry, moi drodzy, pięć pełnych. A tu się jeszcze walczą losy dwóch dorszy. Chłopaków. Tak, dokładnie, wyciągnijcie go. On jest ładnie zapięty. Nie, on jest ładnie zapięty. Puściłeś moje? Tak. Dobra, niech się wyprostuj. Jacka. Możemy rzucać dalej. Jest zapis? Zapis dalej. Fala trochę duża, ale za to rybek to mamy w 2 godziny 3,5 kastry. Proszę, Bogdan.
No. Krzysiu też już ma rybę. Proszę, Bodzio rzucił. Już się znowu męczy na tym elektryku. Opuściło. Tak. Ale o, już zaciął następnego. Tak, Krzysio, to na spławik. Już jest ładny. Patelniany. Proszę bardzo. Daj. Tak, rzucajcie, rzucajcie. Tak wygląda zadowolony łowca. Pozdrowieniami dla wujka Kaska. Jest gruby. Tam już Jacek też ma rybę. Proszę bardzo. Taki jest napis. Tutaj stryjo zarzucił i już się z powrotem męczy. O, zresztą Bogdan widzę to samo, tylko doszło do dna i... Bogdana już jest.
Tą osenkę trzeba naostrzyć. Proszę bardzo. Dziękuję kolegom za udział w tej dziewiczej wyprawie wędkarskiej marcowej na wyspę Soroja. No ja się już tak nastawiam, że chyba w tym gromie wędkarskim polecimy w przyszłym roku tak samo, również w marcu. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, hej!